Witam, Krajca z tej strony. Tematem dzisiejszego odcinka będzie snajperka od Norwicha. Specjalnie nawet lekki design na to zrobiłem. Także tutaj mamy, przychodzi to w takim fajnym pudełeczku. Jest to najtańsza replika na daną chwilę od Norwicha. Kosztuje niecałe 300 euro. W większości jest w zamówieniu, że trzeba po prostu zrobić preorder i kilka tygodni czekamy. Nie ma jej, że tak powiem, od ręki. Jeszcze w szczególności od tego, jakie kupujemy za pomocą sprężyny. Przychodzi w takim pudełeczku. Otworzę to pudełeczko Wam, żeby pokazać, że naprawdę jest, bym powiedział, ciekawe. Z tego względu, że za takie pieniądze dostajemy naprawdę bardzo fajne pudełko. Z taką wyściółką, gąbkową. Naprawdę takie coś, żeby kupić. To jest około, mi się wydaje, 30-40 funtów w Anglii. A replika wygląda tak. Sorki już jest pomalowana. Że tak powiem, zbierałem się za długo z filmem i zdążyłem ją pomalować. Jest to moje autorskie malowanie. To ma nic nie przypominać, po prostu ma mniej boleć, że jak będę miał porysowaną, to po prostu zamaluję nowym kolorem. Lunetę, którą do niej zamontowałem, jest to luneta najtańsza z AliExpress. Jest to 9x50. Kupiłem ją za chyba 35 funtów bodajże. Odnośnie repliki, przy niej jest już zamontowany tłumik. Odnośnie tego tłumika, na pewno dużo daje. Chcę Wam powiedzieć, że jeżeli ktoś by wpadł na pomysł, że nie kupuje, kupi sobie coś innego, sobie zamontuje, to tu może być problem, ponieważ już go zaraz odkręcę. Dzisiaj specjalnie, nawet na poczet filmiku, założyłem na szybki naszej drużyny snajperów. Jest to whisky. Ładnie brzmi. Niektórzy chłopacy chcą specjalnie chyba w tym grać, bo jest na pewno lepsze niż Roma czy Echo lub Papa. A więc tłumik ma o wiele większy gwint. Chodzi tutaj w środek lufy. Jak zobaczymy. Zaraz Wam zmierzę, jakby ktoś próbował coś znaleźć. Jest 27,8. No, tak by wychodziło. 28. Pinch wygląda na jedynkę. Choć może płytszy. Coś w rodzaju jakiegoś gazowego BSP, bym powiedział. Także na pewno czegoś takiego nie kupimy sobie standardowo. Czyli tylko i wyłącznie od Norwicha. Zresztą jakbym sam prowadził jakąś autorską sprzedaż jakiegoś sprzętu, starałbym się też zrobić tak, żeby pasowały do tego tylko rzeczy dyktowane z mojego sklepu. Bo po co ma ktoś na tym zarabiać, że ja zrobiłem fajną replikę, a ktoś potem sobie jeszcze do tego swoje rzeczy sprzedaje. No, tu próbujemy wkręcić. O, taką zaślepkę. A czego ona nie chce mi wejść? Będę musiał tutaj. Ok, udało się. Po prostu źle przykręcałem. Tak jak mówiłem wcześniej, pinch jest w gwincie bardzo mały, więc trzeba dobrze celować. Odnośnie snajperki. Tak jak ja mówiłem już nieraz w swoim filmie, nie jednym, nie jestem jakimś wielkim szpecem odnośnie co jest co. Ja mówię to pod kontekstem wydanych funtów na to. To kosztowało 300 funtów. I powiem szczerze, jest to chyba najlepiej moje wydane 300 funtów, bo ta replika naprawdę bardzo ładnie strzela. Jak pierwszy raz z tego strzeliłem, próbowałem na kulkach 32, bo wtedy nie miałem nawet kulek, jeszcze kulki przyszły później. Naprawdę leciało mi na około 70 metrów, 80 tak do celu. Lecz później było widać, że jednak kulki są za lekkie. W niższym ustawieniu, ponieważ jak widać, hopek mam teraz na połowie. Nie wiem, czy to widać będzie. W ustawieniu dolnym hopka mam 480 niecałe. W ustawieniu górnym mam 525. Czyli jest jakaś tam rozbieżność. On jest zrobiony stricte pod Anglię, czyli pod 500 fpsów. Tyle, ile tutaj nam pozwalają. I co tu jeszcze można tak powiedzieć odnośnie... A! Będę się rozgadywał, tylko próbuję łapać tematy. Odnośnie tego, jak w filmikach niekiedy widzicie, jak to Norwich bardzo lekko przeładowuje, nie?
Powiem wam tak, nie chcę przeładowywać, nie chcę strzelić na pusto, ale ja jestem kawał chłopa. Mi się wydaje, że mam bardzo dużo siły. Ale żeby to pociągnąć sobie tak paluszkami, tak jak on to robił na filmach, to trzeba naprawdę mieć pary. Podejrzewam, że on nie ma takiej pary. Podejrzewam, że w środku była włożona sprężyna bardzo mała. Tutaj jakbym miał to odciągnąć sobie tak od sobie, tak leciutko, na pewno nie. To nie jest dla jakiegoś małego dziecka, które naprawdę nie ma siły. To jest naprawdę dla kogoś, kto ma w miarę siłę, bo to trzeba naprawdę pociągnąć. Także z tym jest kit odnośnie tego, co widzimy na filmikach. Magazynki są też dyktowane od Norwicha, choć też gdzieś mi się przyobiło uszy, że inne też pasują. Magazynek wkładamy tutaj. A, i teraz już jeżeli jesteśmy u dołu. Tu mamy takie dwa uchwyty, z przodu i z tyłu. W VSR-ce ten uchwyt możemy odkręcić i zamontować sobie dwójnóg. Tu jest na stałe. Tu też jest na stałe. Nie można go odkręcić, chyba że trzeba by było użyć troszeczkę więcej siły, ale jak widać, samimi palcami, tak jak VSR-ce, nie da się odkręcić. Dół cały jest zrobiony z plastiku. Plastik jest bardzo miły. Nawet przed pomalowaniem, jak go dotykałem, uważałem, że porównując to inne snajperki, nie uważałem, że to jest coś gorszego. Jestem naprawdę zdziwiony, że to kosztuje 300 euro. Po prostu naprawdę to wygląda superasko. Jedynie co zwróciłem uwagę, to na lufę, która jest wykonana, bym powiedział, ze zwykłej stali karbonowej, węglowej, czyli nie jest to coś takiego, co się czuje, że to jest jakaś dobra jakość. Sam raz pracuję na CNC przy metalach kolorowych i to takich bardzo egzotycznych, także bym rozpoznał na pewno. Jest to najzwyklejszy jakiś metal, tak jak mówię, na pewno stal węglowa. Tutaj ten list, tak samo to wszystko jest ze stali wykonane, stalowe, nie wiem dokładnie z jakiego materiału. Z tyłu mamy taką gumę, która pozwala nam, że tak powiem, mniej bać się, że zniszczymy te body, a zarazem też niby jako odbojnik, a wiadomo, w naszym przypadku takiego odrzutu nie ma. Z tyłu też jest napisane Norwich. Tutaj mamy kabłąk, jest, żeby ktoś nie myślał, on jest plastikowy, on nie jest metalowy. Tutaj spust jest, też plastikowy. Także podejrzewam, że pierwsze części, które będą się psuć, to w środku odnośnie spustu, gdzie nam sprężynę zahacza przy naciągnięciu. Także podejrzewam, że to może być pierwsze, które walnie. Replika ma docelowo 25 lat gwarancji, także nie wiadomo, co jest gwarancji, bo jak wysłałem maila, żeby mi odpisali, co jest gwarancji, to mi nic nie przyszło. Tak samo zadałem pytanie, ponieważ jak się kupuje, jest szczególnie dla tych, którzy mają filmiki, kręcą na YouTubie, że dostajemy tak jakby ten shape do snajperki, czyli jak mamy jakiegoś tam runkama i żeby to że przychodzi. Mi nie przyszło. Kłócę się odnośnie tego już od miesiąca. Tak samo jak było, że jest zwrot darmowy. Chciałbym powiedzieć, żeby niektórzy się nie zdziwili, ponieważ ja kupiłem wcześniej runkama u niego i troszeczkę musiałem się pokłócić, żeby mi, bo runkam przyszedł do mnie, który był zepsuty. Nie dało się go połączyć z ani z Applem, ani z Androidem, nic. I po dobrej kłótni dopiero wzięli mi przesyłkę, dali z Afriko. Także podejrzewam, żeby ktoś się nie zdziwił, że jak będzie to przez to wysyłał z powrotem, z jakimś problemem, że może być coś nie tak. Co tu dalej? Sam raz testował to nasz taki kolega Sebastian, który jest, można powiedzieć, takim najlepszym snajperem u nas w grupie. I on ma VSR-ę stuningowaną i powiedział, że zasięg podobny, lecz VSR-a jest zdecydowanie celniejsza. Ja sam tutaj mam taki odległy cel od domu, gdzie sobie strzelam w niego, do niego jest 120 metrów. I bym powiedział, że no strzela, tak bym trafił w kogoś na 100 metrów, to spokojnie trafię. Lecz to nie jest, żebym trafił w głowę na przykład. Jeżeli celując w głowę, to bym trafił w głowę. Nie, nie, to trzeba większy korpus wybieramy i może wtedy, że tak powiem, trafimy albo w ten korpus, albo w głowę. Nie czuję, żeby nosiło kulki na boki, nie mam czegoś takiego, lecz słyszałem od zaprzyjaźnionej ekipy od Watachy, że mają jednego chłopaka, który u nich sobie kupił tą replikę i mu nosiło kulki na lewo lub prawo. Nie rozbierałem jej. Ciągle mówię w kontekście o niej, jak to wygląda na zasadzie, czy to warto kupić. Za 300 funtów, jeżeli za 240 funtów mam kupić sobie VSR-ę, G-Spec'a, to powiem szczerze, no to jest niebo a ziemia. To jest po prostu, to jest replika, która się nadaje spokojnie na grę. Jeżeli ktoś nie chce wydać jakiejś kupy pieniędzy i kupuje sobie tę replikę, żeby tylko i wyłącznie wyskoczyć na grę i mieć dodatkową replikę, na którą nie wyda kilkaset funtów, żeby to było stunigowane, jeszcze będzie musiał sobie robić, to mamy wszystko zrobione, wszystko złożone i to się wszystko nadaje do gry.
jestem jak najbardziej na tak, żeby to komuś polecić. Po prostu jestem pod wrażeniem. Na daną chwilę, nie wiem jak długo będzie żywotność części w tej replice, bo sam Norwich mówi, że części się troszeczkę różnią między tą wersją 10, a tą chyba bodajże 20. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Replika jest bardzo lekka. Naprawdę jest leciutka. Mała, wygodna. No naprawdę, no powiem szczerze, nie wiem. Ja szczerze nawet później wrzucę, na koniec będzie, ile to ma w kilogramach. Tu dołożę, sam raz będzie na dole napis, ile to ma w kilogramach. Ale ja tego nie czuję. To jest po prostu, no, jakbym to powiedział. Jakieś miałem replikę taką najbardziej ciężko, to miałem Johnny Wicka. Pistolet, to bym porównał do Johnny Wicka. Naprawdę jest to leciutkie. Naprawdę komfortowe. Tylko, że tu jeszcze nie zapomnimy, że mamy taki tani celownik z AliExpress, który swoje waży. Sorry za te strapy, bo sam raz byliśmy na grze i tak oznaczają nam snajperkę, że była testowana, co nie, że przeszła chrono. Co tu jeszcze można więcej powiedzieć o niej? Jeśli ktoś by się mnie zapytał, czy warto, powiem, że tak, że warto. Tak jak wcześniej powiedziałem, za te pieniądze nie kupimy takiej repliki. I ja jestem jak najbardziej zadowolony. Tutaj na przykład jedną rzecz tylko właśnie co zauważyłem, że zwróćcie uwagę, bo tak jak widziałem na filmiku, ktoś pokazał. Lufa nie schodziła się idealnie z tym i gościowi wybijało kulki w bok, nie? Po przykręceniu sprawdźcie, czy macie to idealnie na środku, nie? Bo może być tak, że będzie wam uderzało, także kulka wylatując będzie biła po tym. Także tu uważajcie, bo widziałem taki już filmik na YouTubie, gdzie gościu powiedział, że przyszła do niego replika, która miała być, że była zepsuta i stwierdził właśnie, że tutaj ta lufa miała, kończyła się i uderzała w bok i kulki wyskakiwały po prostu z podbiciem. Także jak najbardziej na tak. Polecam każdemu. Do tego można kupić jeszcze w takich fajnych buteleczkach od Norwicha kulki 46, które on dyktuje do tej repliki przy 500 fps. Też wrzucę do tego link na dole, ile to kosztuje. Kulki naprawdę latają ładnie. I tak samo odnośnie tego tumika, też dołożę za chwilę, będzie link na dole, który pokaże cenę tego, na dole czy w rogu wyskoczy link. Tumik fajnie wygląda z przodu, mamy takie... A, naprawdę wygłusza. Powiem szczerze, że nie chcę strzelać na sucho, a też nie chcę strzelać w domu z tej repliki, ale naprawdę wygłusza. Jest zdecydowanie, na przykład jeżeli bym powiedział, że będzie ktoś od was około 40 metrów, to podejrzewam, że bez tłumika spokojnie was usłyszy, skąd strzelasz. Z tym nie. Na pewno nie. Zdecydowanie bardziej wygłusza. Także panowie, pozdrawiam, do zobaczenia. Biorę się za następny filmik, bo mam jeszcze Krajtaka nowego. Sam raz kolega sobie kupił, którego jeszcze nie widziałem na polskich forach odnośnie tego, że ktoś go tam jakoś robił recenzję, także też będzie to super nowość. Bo podejrzewam, że już odnośnie SSG to już jest kilka filmów. Jest to trochę spóźnione, ale jest to szczera opinia odnośnie, czy te funty warto wydać. I jaki to ma zasięg? Tak jak wspomniałem wcześniej, do 100 metrów to spokojnie strzela przy wartości 500 fps, przy kulkach 46. Na 80 metrów strzelałem sobie w kartkę A4 i spokojnie mi strzelało. Już jak strzelałem na 100 metrów, pojechałem sobie na sajta, nie mogłem trafić w kartkę, ale byłem ciągle blisko, że jak kartkę miałem na drzewie, to było ciągle blisko. Zresztą filmik mi z tego padł, także nie mogę tego dołożyć, a nie chcę jeszcze raz jechać na sajta i żeby to robić. Na pewno będę teraz, będziemy 29 września, 27 września na Kanoku z chłopakami z Watachy, bo nas zaprosili na grę, także będzie jeszcze bardziej przetestowana tam też będzie kolega z VSR-ką. Także podejrzewam, że będzie taka druga część, jeszcze taka bardziej techniczna na zasadzie, jak to działa tak naprawdę na grze. Także do usłyszenia panowie, pozdrawiam, hej!